jest kolejny unboxing. No i przyszła do mnie paczka. A w tej paczce jest, pewnie będziecie wiedzieli po filmie, znaczy po tytule filmu. Dobra, ale tak, rozpakujemy tą paczkę. Dopiero do mnie przyszła. No i już będziecie prawie zaraz wiedzieli, co to jest. A jest to tej oto wielkości statyw na telefon. Zapłaciłem, już wam mówię, 26,89 z przesyłką, a sam statyw kosztował 12,89. No ale dobra, teraz taką mówiłem. On się rozdarł. On nie jest duży, ten statyw. O, jest giętki, jak właśnie taki chciałem. No i tak, na przykład o tak o wygląda. Taki właśnie chciałem. No. Czekajcie, bo miałem jeszcze coś sprawdzić. Czy się wygina? Czy stoi w ogóle i się nie przewraca? Nie, stoi. Dobrze, nie przewraca się. A jeszcze chciałem zobaczyć, czy pasuje do mojego telefonu. Tutaj macie telefon mój Samsung. Nie, stoi dobrze, nie przewraca się. Będziecie mieli też w tym odcinku ujęcia z tego z tyłu. No. No i powiem szczerze, że fajny jest ten statywik. A czy się wygina? Na przykład załóżmy, spróbuję sobie założyć na rękę. Patrzcie, się wyginają różki. Spróbuję sobie założyć na rękę, tak? Ten statyw. Na przykład. No i macie tutaj. Staję sobie, tak mogę nagrywać. Czekajcie, tylko. No i dobra. Tak, czekałem tą paczkę, jak nie wiem co. Jest to mały statywik, tylko że wybrałem taki też mały, ponieważ mogę go wszędzie zaczepić. Mogę go wszędzie zaczepić, więc to jest plus taki, że mogę na przykład sobie, jak będę na wyprawie jakiejś i będzie za nisko, to sobie mogę go powiesić na krześle. Czekajcie, o tego mogę sobie nawet ustawić. O tego mogę. No. Jest też wykręcana jakby głowica tutaj. I mogę sobie tak wkręcić tutaj kamerę. Mogę sobie wkręcić kamerę, bo jest taki gwint specjalny. Więc teraz będą filmiki o wiele, wiele lepsze. I zaraz widzimy się. Bo zaraz się widzimy, bo jeszcze będą testy, czy działa. Tak więc widzimy się zaraz.